drei, vier. Cisza. Piosenka rajdowa musi mieć rytm, musi wchodzić w głowę, że aż o niej śnisz. Piosenka rajdowa musi mieć rytm, musi wchodzić w głowę. Staraliśmy się raczej nawiązać do tego 30-lecia. Na pewno taką nowością jest ukazanie się płyty bakcynaliowej, która zawiera bardzo stare archiwalne nagrania z tych 4 dekad bakcynaliów, bo bakcynalia są 30, ale to nie znaczy, że pierwsze były 30 lat temu. Były dużo dawniej. Bakcynalia miały przerwę kilkunastoletnią i zostały reaktywowane. Natomiast staraliśmy się pokazać zarówno na tej płycie, jak i właśnie na scenie, no, kultowe postacie, chociaż właściwie jest taki zarzut, że jeszcze ktoś tam powinien wystąpić i jeszcze, a ja się z tym zgadzam, tak, ale to pewnie są pewne są ograniczenia czasowe. Od kilku lat, dokładnie po raz czwarty, odbyły się małe bakcynalia. To jest taka nasza inicjatywa tutaj, która powstała w Chatce Żaka, czyli konkurs dla młodzieży szkolnej. No i festiwalowe spotkania podróżnicze, które również mają, są taką najmłodszą częścią festiwalu. To wszystko się w tym roku odbywa. Od słowa do słowa ruszają. Pierwszy raz przyjechałem w 1977 roku, to było w grudniu, rok po swoim debiucie, który miał miejsce w 76. I wówczas śpiewałem swoje autorskie, ale w oczach i uszach żyli uznanie znalazła moja interpretacja piosenki Jacka Kaczmarskiego Obława. No i za to wtedy dostałem nagrodę. No a potem jeździłem niemalże co roku. Ja myślę, że do swojego wyjazdu do Francji, który miał miejsce w listopadzie 87, no, chyba co roku byłem na bakcynaliach. Zostaw raj, jabłka gryza daj, niech już wszystko będzie jasne, co jest prawdą, a co fałszem. Potem zaśnij, by Bóg z żebra zrobić mógł żeński odpowiedź. Teksty, które śpiewamy, pisze Olga, moja siostra bliźniaczka, gdyby ktoś się nie domyślił, jesteśmy bliźniaczkami, 5 minut starsza. No i te teksty są o życiu, o miłości, trochę jak to kobiece teksty. No i potem robimy do nich muzykę. Patrzcie, jak ona lepiej wie niż ja, o czym są te teksty. Bo sama je śpiewam troszkę, więc troszkę czuję, odczuwam to samo. No i potem wspólnie tworzymy muzykę na próbach, no i tak powstają takie autorskie, nasze jak najbardziej piosenki, utwory, kompozycje. No i często słyszymy o tym, że to są takie dziwne, niespotykane, inne i myślimy, że to duży atut. Patrzymy na całokształt imprezy, na jej rozwój, ale też również na promocję właśnie takiej twórczości. Jest to ogromnie ważne, żeby młodych ludzi zachęcić do śpiewania piosenki poetyckiej, turystycznej, piosenki literackiej, autorskiej, bo te wszystkie nurty, łącznie z piosenką turystyczną, żeglarską, też przewijają się na bakcynaliach. I ogromna tradycja i zasługi tej imprezy w Polsce, jednej z najstarszych, no są bardzo dla mnie drogie i cenne, bo ileś lat jestem związany z tą imprezą, jeszcze z czasów moich studiów. Co prawda studiowałem na Politechnice i to w Rzeszowie. Ale cały czas jestem związany z Radiem Studenckim i dzisiaj z Polskim Radiem, więc staram się tego typu nurt piosenki promować i tych ludzi, którzy ją tworzą. Pa, 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 pa
pa, 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 ra, 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 pa. Gdy z dachu w strunie chmara ptaków, że dojrze między budynkami, zgra jest markaczy na trzepaku, potem spakuje do plecaka.